Cześć, witam Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj witam się bez Marty. Marta została w domu z tego względu, że już mniej jeździ ze mną. Witam! Krzyś pojechał sam do Kastoramy, ponieważ ja w ostatnim czasie muszę się oszczędzać i jeżdżę samochodem wtedy, kiedy naprawdę muszę. Czyli jakieś badania, wizyta u lekarza, tego typu sprawy. I siedzę w domu, ponieważ takie trzęsienie samochodem może gdzieś tam coś wywołać. Wilka z lasu, tego pana tam. Także wolę nie ryzykować. Robię jedzenie. Tam bym chciała to jeszcze posprzątać, może starczy mi sił, ale już nie ładuję zmywarki, bo po prostu nie uzginam się. Rozładowuję tylko pierwszą szufladę w zmywarce, drugą rozładowuję Krzyś, ponieważ jest za nisko. Zrobię sobie zupę, przygotuję wszystko, jak Krzyś przyjedzie, żeby zrobić obiad, drugie danie dla niego i kładę się na sofę i po prostu nikt mnie z niej na razie nie zwlecze, bo młody stwierdził, że najlepszą zabawką nie jest pępowina, wbrew temu, co wszyscy mówią, że dziecko najbardziej lubi kciuka ssać i pępowiną się bawić. Nie. Młody u nas, Mikołaj, odkrył pęcherz. Mój pęcherz. I po prostu najlepsze, co może być, to dziubanie w ten pęcherz. I generalnie to jest jego główna zabawa. Nie dajcie się oszukać tym wszystkim informacjom, że dziecko jest takie cudowne i będzie sobie miziać pępowinę. Chyba, że robi to w międzyczasie, jak się mu pęcherz znudzi. Albo co o nim na chwilę zapomni. Po czym znowu sobie przypomina o pęcherzu i wracamy do powrotu. Teraz wygląda tak, że ona więcej zostaje w domu, bo już się coraz bardziej zbliża termin porodu. A jeszcze jest wiele rzeczy do załatwienia. Jadę aktualnie do Kastoramy. Muszę kupić parę rzeczy. Będziemy robić półkę u młodego jeszcze. Trzy półki właściwie robimy. Dlatego muszę kupić takie specjalne podstawki pod półkę, na której to się będzie wszystko trzymać. Trochę mnie też złapał po drodze, bo teraz taka pogoda jest, że co chwilę pada. Gorąco i leje. Słuchajcie, zrobiliśmy kompostownik i widzicie tam tą uszatą panią, która na mnie teraz zerka, bo przyszła się stołować w świeżo otwartej stołówce, gdyż chwilę temu obierałam kalafiora, są tam nowe rzeczy, ona sobie wlazła do tego kompostownika i wyjada wszystkie obierki po prostu, no nie? Ale to słodkie! Jakie to słodkie! A my się dziwimy, że a Jezus, jak szybko znikają te obierki, jak to szybko się wszystko rozkłada. No to tak się właśnie rozkłada, że tutaj pani temu pomaga. Marta została w domu i robi obiad. Coś dobrego, coś co oboje bardzo lubimy, czyli kalafior taki zapiekany z jajkiem sadzonym i ziemniaczkami. To jest jedna z rzeczy, które bardzo wspólnie lubimy. Więc Marta nagrywa coś tam w domu, ja was zabieram ze sobą do Kastoramy. O, chyba już zjedzone. Co teraz, idziesz na borówki? To już wiemy, kogo będziemy zimą dokarmiać. Pomożecie mi brać wszystkie rzeczy. Nie mamy za dużo czasu. Kastorama jest otwarta do 21, jest godzina 20. Mamy tylko godzinkę, mam nadzieję, że zdążę wszystko załatwić. Jeszcze kompletujemy całą walizkę do szpitala. Teraz byłem jeszcze po pampersy, po jedynki, z tego względu, że kupiliśmy wcześniej dwójki, ale rozmawialiśmy z naszą położną i się okazało, że dwójki mogą być za duże. Lepiej kupić jedynki na początek, ale pewnie dwójek Marta też sobie trochę zabierze do szpitala. Nie wiem, czy się uda jej zmieścić do jednej walizki, z tego względu, że ilość tych rzeczy, które trzeba zabrać do szpitala, rośnie. Na pewno taki spis wam też damy, co my zabieraliśmy do szpitala, bo jest tego ogrom. To się tak wydaje, że tego jest trochę, że tam właściwie nic nie trzeba. Tak naprawdę to jest tego bardzo dużo. Od takich specjalnych koszul nocnych, po jakieś smoczki, jakieś ubrankę dla młodego, kremiki i inne rzeczy. Naprawdę jest tego sporo. Ubranka będziemy wybierać takie gorsze do szpitala z tego względu, że później trzeba je wygotować po szpitalu. Skoro będziemy je prać w takiej wysokiej temperaturze, to po prostu wzięliśmy takie gorsze ubranka. Czym bliżej terminu, tym mniej lubię Martę zostawiać samą. Właściwie nigdy nie lubiłem, ale tym razem już nie zostawiam jej ze względu na to, że się po prostu o nią martwię, bo jest już naprawdę niedaleko, więc wolę mieć ją cały czas na oku. Z takich ważniejszych rzeczy zostało nam jeszcze do kupienia fotelik samochodowy i panienka. To są rzeczy, które jeszcze tam nas stresują, że jeszcze je musimy mieć, z tego względu, że muszę jakoś przywieźć młodego z tego, ze szpitala, a fotelików do wyboru jest bardzo dużo. Przeróżne są te foteliki, już tyle się naczytałem o tych fotelikach,
jakie lepsze i tak dalej, tylko że ceny też są niesamowite przestrzały w cenach, że kurde, można kupić i fotelik za 500 zł i można kupić za 2000. Szaleństwo to jest. Ja się chcę zdecydować na taki fotelik, który będzie na początku, później sobie zmienimy go na inny, z tego względu, że chcę jak najbardziej mieć przystosowany dla niemowlaka, tak żebyśmy mogli go nosić z jakimś uchwytem i tak dalej, żebyśmy mogli przenosić ten fotelek, wypinać go z samochodu i zabrać do domu, z tego względu, że jak zaśnie, to chciałbym mieć taką możliwość, żeby zaśnięty został doniesiony do domu. Powiem wam, że mam wrażenie, że jestem wiecznym nieogarem i z niczym się nie wyrabiam i to mnie tak strasznie przytłacza, że wiecie, że cały czas mi brakuje czasu, cały czas coś jest niezrobione. Jutro chciałabym spakować torbę do szpitala, to jeżeli będziecie zainteresowani takim filmem, dajcie znać w komentarzu i taki film od razu sobie dla was przygotuję i go tam wam wrzucę. Jutro ma mi przyjść też zamówienie ostatnie z apteki i właśnie tam są te rzeczy, których mi brakuje. Dzisiaj Krzyś ma jeszcze przywieźć pieluchy jedynki, pampersy, bo kupiliśmy dwie paczki dwójek. Dajcie znać, jakich wy pampersów używałyście. No wiecie, tego się sporo zużywa. No i pomyśleć o koszu na pieluchy. To chcę kupić w przyszłym tygodniu, ale myślę o takim porównaniu koszy na pieluchy. Dajcie znać, czy byście reflektowały o czymś, nad czymś takim, więc po prostu kupiłabym sobie, nie wiem, tam chyba są dwie albo trzy marki, które robią te kosze na pieluchy przeznaczone, więc dajcie znać. Porównamy sobie wszystkie te rzeczy, jak wyglądają te worki zamienne, bo one są bardzo drogie z tego, co widziałam. No ale piszcie w komentarzach, bo wasz odzew też jest dla mnie ważny. Ja teraz mam taki baby brain totalny. Będę musiał się też przyzwyczaić do tego, że Marta na początku będzie jeździć z tyłu z dzieckiem. Nie będę tu miał kolanka do chwycenia, tylko będę ją widział wstecznym w lusterku. Przykro. Czym bliżej, tym więcej stresu. Tyle wam powiem. Bliżej do pojawienia się młodego, tym więcej stresu. Są takie momenty, że człowiek się naprawdę stresuje. Wcześniej to było takie lajtowe, o jeszcze daleko, jeszcze parę miesięcy, jeszcze 5 miesięcy, to co tam, jeszcze długo. A teraz to już jest stresujące. Okej, okay, dojechaliśmy do Castoramy, więc ja lecę, zaraz do was wracam. Newsa ci zdradzę, bo mówiliśmy, że strasznie szybko znikają te obierki wszystkie i tak dalej, no nie? Widziałem właśnie na swoim Instagramie, bo wychodziłem z tego, co sam włączyłem. A ja myślałem, że tak tam szybko to działa. Ja też. Jak ty widać, to szybko idzie. No dokładnie, jak to znika w mgnieniu oka, z dnia na dzień. No, póki mogą, no bo jak się zrobi ogrodzenie, no to już widoki nie zjedzą, no nie? Ale tak mi szkoda i bo normalnie, wiesz, no bo tam dałeś akurat dzisiaj świeże te obierki, no nie? Ja tutaj miałam tego kalafiora jeszcze jakiegoś tam i resztkę z tego obiadu. Kupiłem wszystko, co trzeba. Całe szczęście wszystko było. Śrubki mam, kołki mam, półki mam. Półki wziąłem takie większe. Jak coś, to sobie je dotnę, bo mam możliwość, więc się tym nie przejmuję, że są za duże. I co? I jedziemy do domu. Czas zjeść jakiś obiad. Jest godzina 21, więc tak legitnie akurat. No ale tak to wygląda. Cały czas w ruchu, cały czas dużo, dużo roboty z filmami, z młodym. Cały czas coś, także że się nie nudzimy. Ciepło, okropnie jest ciepło, ale bardzo fajnie. Udało mi się wszystko załatwić, to co chciałem. Wszystko mam z listy, niczego nie zapomniałem. Jutro się tym zajmę, bo jeszcze muszę jeden film obrobić, który ma przyjść jutro. Teraz prosto do domu, tak więc ja gaszę światełko, żebym lepiej widział na drogę i do zobaczenia. Dojechałem do domu. Ja właśnie kończę obiad, bo Martusia już jest wykończona dzisiejszym dniem. Mamy tutaj pyszny kalafior, tak jak wam mówiłem, że my lubimy taki kalafiorek sobie zrobić. Martusia tutaj się znajduje. Ślicznie wygląda. Piękna żona w ciąży. No, także my zabieramy się za jedzenie. Jak tylko się skończy gotować, robimy sobie chill, bo już jest godzina 21, bo jednak trochę mi ta droga do domu też zajęła, ale jest dobrze. Dobrze, jest fajnie. Martusia jest śliczną kobiecinką moją. No. Nakupiła mnóstwo kosmetyków do smarowania. Ja już wiem, czy co to zwiastuje. Stopy mi masz smarować. I chciałam sobie nalać wody, żeby wymoczyć stópki, bo tam mam czabuksuna opuchnięte, ale jej nie doniosłam. Ponieważ aktualnie bliska znajduje się poza moim zasięgiem. A gdzie? Na podłodze. Przepraszam, że się śmieję, ale to śmieszne jest. Dobrze. No, więc Martysia sobie odpoczywa i idziemy jeść. Sweet.